Siemano, mamy rano, witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj zaczynamy już drugi dzień, wczoraj zacząłem leciutko nagrywać, już praktycznie jeden vlog jest. Czy będziemy wyciągać ładowarką, czy pumą? Chyba pumą, nie będziemy psuli ładowarki. Mamy aktualnie też przywóz RSM-u, no niestety popadało dość mocno. No i tutaj mamy koniec płyt i brakuje dosłownie 1 metra, aby przewód z cysterny sięgnął do zbiornika. Będziemy tankować dołem, jeżeli kierowca, o ile kierowca ma złączkę strażacką dwucalową. Tak więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak, widzicie, nie ma przejściówki, kierowca na strażaczki wąż i jesteśmy zmuszeni zalać po prostu zbiornik kolejny raz górą. Weź to przyciągnij. Weź go podciągaj, żeby leżał sobie. Pod drabinę go. Już jest, metr. Weź go, bo ty byś musiał go trzymać. No ja wiem. Czy utrzymasz go, czy bez sobie czymś podwiąż tą drabinę? Dobra. Tak, no zobaczymy, to dobra, poczekaj. Tak widzicie, tak się odbywa zalewanie. No niestety, zbiorniki nowe, mamy wszystko zrobione pod siebie, ale jeszcze będziemy musieli kupić specjalnie dla siebie tą redukcję, ponieważ dużo kierowców, co przyjeżdża, nie posiada tej redukcji. No i zalewamy górą, no tak to się prezentuje. Nawet nie wiem, jak ta końcówka się nazywa i gdzie ją można w ogóle kupić. Tak więc zalewamy i co? Widzimy się dziś w późniejszej części vloga. Tak więc do usłyszenia. I komunikat dla widzów, rolników oglądających. Jeżeli byście chcieli kupić taki zbiornik, to po raz kolejny się powtórzę, link w opisie, możecie się kontaktować ze mną na mailu, ja na mailu przekażę wam dane do sprzedawcy i zakupicie go w promocyjnej cenie, w takiej, w jakiej po prostu nie kupicie nigdzie. Załatwiłem kod rabatowy dla widzów, tak więc tak to się prezentuje, oraz tak samo kod rabatowy jest, kod rabatowy to jest specjalna cena. Jeżeli się powołacie na Szoko 12 do sprzedawcy, no to dostaniecie zbiornik w bardzo atrakcyjnych pieniążkach i tak samo tyczy się to zbiornika na paliwo DESO 5000 litrów. Tak więc link w opisie i zgłaszajcie się do mnie na maila. Tak więc zainteresowanych zapraszam. Mamy praktycznie nalane do pełna. Dużo by nie weszło, jakieś plus minus 200 litrów. Będziemy, dużo nie zostało, jakieś 500 litrów, ponieważ mieliśmy gdzieś 3000 na dole. Idziemy do drugiego baniaka. A więc przeprowadzamy sprzęt na pole. Tata Edzio jedzie pumą i z HL-kami. Brat Łukasz pojechał ładowarką, John Deere'em z rozsiewaczem. Ja na razie prowadzę ładowarkę, ale później widzimy się w John Deere'ze. Taki będzie mieszany vlog, łączony trochę z ładowarki, bo później brat jedzie. Ja będę rozsiewał,
Tak więc tak to się prezentuje w tym roku. Ogólnie mamy piękne popołudnie tego zimowego lata, tak? Bo tak to można nazwać. Niby jest zima, a jest po prostu lato, jest cieplutko. Dzisiaj pogoda w końcu, no po prostu chce się robić. Słoneczko prześwituje. Do czego teraz można się przyczepić? Może nie przyczepić, tylko powiedzieć, bo dużo ludzi może nie wie. Każdy z innego obrębu, z regionu Polski i ta wilgoć jest inna. Tak jak ostatnio mówiłem, że jest deficyt wodny, no i on jest. Ale całe szczęście to róż dopadują nam deszcze i już można nie można powiedzieć, że jest tragedia. Jest dobrze, idzie w dobrym kierunku. A co będzie dalej, to po prostu my możemy sobie gdybać, a pogoda zrobi swoje. Tak więc na chwilę obecną Soko jest zadowolony i nie narzeka. Co to się dzieje, Matko Bosko? Tak więc lecimy na pole. No co, do usłyszenia gdzieś na polu. Zilustruję wam plantację pszenicy oraz pszenżyta. Jedziemy na działkę 30 hektarów pszenicy, dokładnie 32 hektary. Tam są dobre ziemie. I z boku jest działka 45 hektarów pszenżyta, też dobra ziemia, tylko ze względu na monokulturę po prostu jest tam pszenżyto. Tak więc widzimy się na polu i troszkę szerzej opowiem o tym wszystkim, co się dzieje. Dobra, panie i panowie, jesteśmy na polu, zasypaliśmy się już pierwszy raz. Na polu, jak można zauważyć, no jest dość mokro. Tak więc, tak to się prezentuje na stan 28 lutego. Jest bardziej mokro niż na początku lutego, ale czy żałujemy, że nie sialiśmy wcześniej azotu? Myślę, że nie, ponieważ tak naprawdę na stan dzisiejszy, jak patrzę na oziminy, to i tak to troszkę jest za szybko, bo jedni już dają, inni nie dają, inni dali. Tak więc, no tak to się prezentuje u nas w okolicy, z tego co podglądam rolników. Rzepaki to już wszyscy dali dawno temu razem z nami. Na zbora zaczynamy. No i też takie pytanie, co z tym fantem? Tak, dużo teraopadów było, ktoś dał azot, jedni mówią, że wypłuka, inni, że z górek zmyje. Nie wiem, mi się wydaje, że ci, co dali wcześniej, to nigdzie ten azot nie ucieknie, tak jak jedni mówią, że pójdzie w atmosferę, czy gdzieś spłuka z górek. Tak jak dzisiaj mamy już posiany saletrosan, go on do wieczora jest rozpuszczony i tam żadne deszcze, czy nie ma nawalnych deszczy, że nie ma takich deszczy, żeby z górek woda spływała, tak więc to jest wszystko mit i ja go tu wam obalam. No wiadomo, w innym regionie Polski mogą być takie deszcze, że naprawdę z gór może płynąć, no i wtedy wiadomo, te straty azotu na powierzchni, no będą po prostu nierównomiernie rozłożone, no tu nie ma co się zastanawiać, tak po prostu będzie. Tak więc zaczyna znowu wiać, gdzieś się tak przeciera, ale coś do nas idą chmury deszczowe, miejmy nadzieję, że to wytrzyma. Dzisiaj teraz w ogóle ta pogoda, no naprawdę pijana jest, jak napisałem na społeczności, cały czas pada albo wieje. No te okna pogodowe są małe, zobaczcie, tutaj w miarę nie wieje, ale tam jest jezioro, kamera tego nie odda, po prostu jest jezioro tak zburzone, tak wieje, że masakra, no. Ale jest jak jest, zbliża się marzec, no i po prostu zaczynamy, tak, ze względu na organizację prac, żeby to rozłożyć w czasie już. Bo niedługo też zasiewy grochu też trochę zejdzie nam, trzeba to wszystko pouprawiać, płumę zaczepić do talerzówki, będziemy talerzówką uprawiać. No i nic się nie poradzi. Jeleń bryka sobie po polu, a my stoimy i czekamy i będziemy jeździć drogą, nie będziemy jechać ścieżką, no bo jest mokro, zobaczcie, jest błoto, a ładowarka niestety jest takim urządzeniem, taką maszyną, że ona nawet pusta, gdzie traktor John Deere przejeżdża i masa jest ta sama. John Deere waży z turem 7 ton i ładowarka waży 7 ton, czy tam 6 z haczykiem, no przyjmijmy te 7 ton. I traktor przejeżdża normalnie nawet za ładowanym rozsiewaczem 1,5 tony, czyli prawie mamy 9 ton. I normalnie przejeżdża, wszystko jest ok, a ładowarka sama potrafi się topi. To jest po prostu wina krótkiego rozstawu osi, po prostu nacisk na podłoże wywiera większy i tak to się prezentuje. A jak jeszcze sobie bagi zawiesimy, to już w ogóle siada strona silnika, siada i dziękuję bardzo. Dobra,
Nie będę was zanudzał. Ktoś do mnie dzwoni, tak więc do usłyszenia. Nie wiem, czy będzie mnie słychać, bo wieje wiatr, odwróciłem się od wiatru. Czemu też nie stosowaliśmy wcześniej azotu? No bo tutaj to są górki iłowe, ale ogólnie rośliny są w dobrej kondycji. Nie widać, żeby brakowało im cokolwiek. No i nie chcemy nadmiernie tego po prostu krzewić. Bo wysiewane było w ilości 300 na hektar roślin, a w chwili obecnej mamy miejscami 4 rozkrzewienia, czyli i tak mamy 1000 ponad kłosów. To i tak, jeżeli wody nie będzie, aż się zziajałem. Dobra, widzimy się później. Dobra, chwilę odetchnąłem, odcepnąłem, jednak ta masa bliska 100 kg robi swoje. Trzeba wziąć się za dietę. Teraz się znowu powtórzę, że po prostu nie chcemy tych roślin nadmiernie po prostu rozkrzewiać. Bo i tak mamy prawie 1000 kłosów i jeżeli nie będzie warunków sprzyjających, czyli nie będzie odpowiedniej ilości opadów w danym czasie, to i tak te rośliny nam to zredukują i niepotrzebnie będą pobierały azot, tak? Produkowały pędy, które po prostu w jakimś stopniu i tak nie dadzą nam żadnego rezultatu plonotwórczego, dlatego stąd taka decyzja, a nie inna, i tak to u nas się prezentuje. A że inni dają, to po prostu dają, no i tyle. I to nie ma co gdybać, jedni dają, jedni nie dają. Tak więc tak to się prezentuje. Pszeniczka ogólnie ładnie się prezentuje, nic dodać, nic ująć. Jedni może powiedzą, że będzie za rzadka, inni, że za gęsta. Wiadomo, tak jak z człowiekiem, tak jak ludzie. Jeden woli blondynkę, drugi bruneckę, inny chudą, inny bardziej puszystą kobietę. Tak samo jest ze zbożem. Jedni wolą gęste, inni rzadsze. No tak to się prezentuje, no. Tak samo odmiany wysokie, niskie. Nic tu nie zrobimy. Tak więc, dobra, nie będę was zanudzał dzisiaj już. Myślę, że chyba... Jeżeli, nie wiem, zobaczymy jaki to ilominutowy wyjdzie vlog. Jeżeli będzie za krótki, to coś dogramy na przeżycie jeszcze. Jeszcze nie kończymy, bo przeżyto będzie szoko. Co ty się już żegnasz z widzami, jak oni chcą długie odcinki robić. Tak więc widzimy się później. Edzio zaparował cały. A teraz taki przerywnik. Szczerze, to chyba wolę autentycznie wozić ładowarką te big bagi, jak rozsiewać w polu ten nawóz. Nie wiem, po prostu tam jakoś fajnie jest pojeździć sobie, ale nie wiem czemu, może po prostu, że taką pracę wykonywałem i się przyzwyczaiłem. Nie kręci mnie to, jakoś wam powiem. To nie pług. Pług to jest maszyna. Żaden kamień jej nie powstrzyma. Jesteśmy w Jelonku. No i tak się prezentuje przężyto. Siane tutaj, nie pamiętam którego, gdzieś tu będzie data. Odmiana Gringo w ilości 330 sztuk na metr. No i wygląda one, wam powiem, no obiecująco. Może nie jest jakoś mocno rozkrzewione, ale tu i tak zrobi się bomba, ponieważ tu jest przężyto na trzeciej AB klasie ziemi, tak więc ona i tak się zrobi. Dzisiaj już cieszy oko, dostało 200 litrów RSM-u i teraz dodatkowo dostaje gdzieś 190-200 kg saletrosanu. Jak wiecie, ten rozsiewacz, bo tak plus minus, zależy jak w klinach wyleci, nie ma tej precyzji, nie ma GPS-a i po prostu tak to wychodzi. Saletra spada z nieba, ja nie wiem co ty szoko robisz w ogóle na polu. Nawóz z nieba leci, przed chwilą biało było, taki grad popadał. Tak więc za chwilę dopaduje. Już dość mamy mokro w ścieżkach tych ujeżdżonych, ale nic się nie poradzi, trzeba dawać. Już jest praktycznie, że czas, zanim objedziemy, to będziemy gdzieś 5 marzec. Myślę, że optymalnie tak to się prezentuje. Jeleń ubłocony. Błoto na szybie, na masce, nawet na dachu. Wszystko jest brudne. Ale ja nie jestem prorokiem i pogody po prostu nie mogę przewidzieć. Tak więc myślę, że na dzisiaj to starczy. Taka krótka relacja z dnia szoka.
takie odcinki będą powstawały bardziej z dnia, czyli o wszystkim i o niczym, co się robi, jak wygląda dzień. Też chcę nagrać mniej więcej taki odcinek, może to będzie długi vlog, taką całą relację z dnia, jak to wygląda, odkąd wstaję, jak to wygląda od rana z dojazdem na gospodarstwo i całe prace w ciągu dnia. Napiszcie w komentarzu, jak to widzicie, czy chcielibyście taki odcinek z perspektywy mojej całego dnia na gospodarstwie. Tak więc na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, dawajcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, no i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć, piąteczka, mordeczki moje.